Czemu? Każdy ma swoje sekrety. Dlaczego o tym nie wiedziałem? No, przecież teraz już o tym wiesz, John. Oto, cholernie przydatne, generale. Dzięki. Lecz o dzień za późno. Brakuje rakiety. Zniknęły trzy. Mamy tylko dwie. To może podążaj ich tropem i ogarnij sprawę. A kto ogarnie pana, co? Ze mną wszystko gra. Jestem patriotą, broń ojczyzny. Prędzej własnej dupy. Robię to, co trzeba. I nie bawię się w jakieś tam durne regulacje. Doskonale wiem, co jest najlepsze dla sprawy. Pan chyba oszalał, generale. Zapomniałeś, o co walczymy, John. Czynimy dobro za cenę zła. Jak nas ramy, to zakopujemy. Tak to działa. Tak. Lecz nie zakopujemy siebie nawzajem. Skup się na walce z prawdziwym wrogiem. Musisz zmienić swoje nastawienie. Musisz odwołać swojego cienia. Gravesa? Tak. To pies, który dostał kość. I z całego serca nie radzę mu jej zabierać. Ostatnia szansa na zmianę zdania. Albo co? Albo gdy go dorwę, wpadnę po ciebie. Orale! Vaqueros! Chodźcie do tutaj! Skupcie się. Odbijemy waszą siedzibę. Uwolnimy więźnia, a na koniec zabijemy Gravesa. Kiedy? Teraz! Uwaga, będziemy strzelać do naszych. Tutaj nie ma podziałów. Działamy jako zespół. Drużyna. Drużyna duchów. Dobrze cię widzieć, Simonie. Wchodzisz w to? Bierz maskę. Jeśli nie, zostaw. Żołnierze znają ośrodek Fuerza ze Speciales lepiej niż cienie. Będziemy mieć przewagę, ale uważajcie. Będą mieli się na baczności przez ucieczkę z więzienia. Dwie drużyny duchów zinfiltrują bazę. W pierwszej będą kapitan Price, Gus, pilot i ja. W drugiej Ghost, Soap, Rudy i Los Vaqueros. Drużyna 1 użyje tuneli, żeby dostać się na pas i przejąć helikopter. Mój pilot poleci z kapitanem. Drużyna 2 będzie czekać, aż Price rozwali bramę wyjściową, co pozwoli nam przebić się do Gravesa. Podejrzewam, że będzie w sztabie, chroniony przez najlepszych ludzi. Gus i ja znajdziemy i zabezpieczymy Valerię. Drużyna 2 zlokalizuje Gravesa i go zabije. Co się stało, żałosny Vaquerito? Czyżbyś rozpętał wojnę? Wygląda na to, że wszędzie siejesz przemoc, czyż nie? To nie ja się z tobą układałem, tylko oni. I właśnie na tym polegał twój błąd. Wiedziałaś o trzeciej rakiecie? O, nie liczyłam ich. Mam od tego ludzi. Ona łże! Gdzie Hazal? Gdzie jest ostatni pocisk? W Chicago. Co tu się odpierdala? Obiecałam, że powiem, gdzie jest, a nie, że go powstrzymam. Ty pierdolona szmijo. Ostrzegałem, że tak będzie, nie? Prowadzę biznes, seniores. Rozwój albo śmierć. Tak już działa ten świat. Właśnie stałaś się celem. Nie. Celem stało się Chicago. A teraz spieprzajcie z Las Almas i weźcie się za szukanie gnoje. Na razie. Jest twoja. Ale wrócimy tu. Będę na was czekać. Chodźmy. No dalej. So, przygotuj się i łącz Laswell. Hasan i rakieta są w Chicago. Tej nocy Las Almas może spać spokojnie. W ciągu doby będę wolna. W odróżnieniu od was, Vaqueros. Trochę posiedzisz za to, co zrobiłaś. Nie liczy się to, co zrobiłam, a to, co mi udowodnią. Idź, masz sporo roboty. Walcz o lepsze jutro, hermano. Do samego końca, bracie. Czołem, amigos. Ghost! Odezwij się czasem!
Tak jest! Elzi Nombre twierdzi, że trzeci pocisk przemycono do USA przez port w Chicago. Wiozą go Hassan i jego siepacze z Al-Katali. Nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się pocisk, ani dokąd go zabierają. Wiemy, że Hassan trafił do centrum Chicago. Do budynku firmy fasadowej kartelu Las Almas. Policja otacza kordonem ulicę dookoła budynku. Szukają skradzionego kontenera z bronią. Nie wiedzą, że chodzi o rakietę. Sądzimy, że Hassan zaszył się w zabezpieczonej serwerowni na 54. piętrze budynku. Będę na dole, spróbuję namierzyć rakietę. Razem z Marines wkradniemy się na parter od strony rzeki Chicago. Polecę na stanowisko naprzeciwko celu, żeby was osłaniać. Wylądujemy śmigłowcami na dachu budynku. W jednym będą Marines, w drugim ja i Soap. Kiedy Gus i Marines wedrą się z dołu, Price i Soap ruszą z góry. Soap zjedzie po linie na piętro z serwerami. Weźmiemy Hassana w kleszcze. Główny cel misji to znaleźć i powstrzymać pocisk. Udzielamy wam pozwolenia na zabicie Hassana. Doskonały strzał, poruczniku. Doskonale, sierżancie. Do wszystkich jednostek. Hassan padł. Wróg zabity. Władze podają, że wybuch, do którego doszło zeszłej nocy w centrum Chicago, to efekt awarii prądu spowodowanej wichurą. Awaria zostanie planowo naprawiona najpóźniej do wieczora. Ogłoszone zeszłej nocy... Bajki CIA. Oficjalna wersja. To samo. Al-Katala, Iran. Kartele, Rosjanie. Shepard. Cienie. Przegonili nas. Szybciej ruszyli. Za ucięcie obu w hydrze. A Shepard? Jak kamień w wodę. Znajdziemy go. Mamy grubsze ryby. Znalazłam parę haków na Rosjan. Brudna robota. Na konwój napadli ultranacjonaliści. Kate, to koniec. Nie, bynajmniej. Mają kogoś nowego. Kogo? Nie wiemy, kim jest. Nie jest nowy. Ryba czy kurczak? Wezmę sałatkę.